Cześć, witam Was w komentarzu, bardzo krótkim komentarzu, w bardzo krótkim filmie. To już naprawdę łatwo mi nie jest, środek wakacji, a czasu mega mało. Mega mało, nawet na tyle, żeby znaleźć godzinę zaledwie czasu na nakręcenie scen, poskładanie ich wszystkich do filmu. Staram się to zrobić, staram się w każdą niedzielę chociaż fragmencik tutaj poświęcić Waszego czasu, żeby po prostu cokolwiek popatrzeć, jak cokolwiek tutaj sobie jeździ, jak cokolwiek się tu na makiecie prezentuje. Uruchomiłem LXD2, to LXD2 stała miesiącami, jeśli nie ponad rok na makiecie bez ruchu, po prostu sobie stała. Rzeczywiście na początku ani byłem w stanie sobie przypomnieć numeru lokomotywy. Stwierdziłem, ok, przeprogramuję ją, ale na moim torze do programowania to jest tor normalny, tu jest wąskotorowa lokomotywka, myślę sobie, będzie ciężko. Na szczęście udało mi się ustalić numer lokomotywy, włączyłem, jeździ. Miał problemy na początku, troszeczkę tak jakby nie miał ochoty jeździć, ale w końcu ruszyło. Dekoder dźwiękowy cicho się zachowuje, ale jeździ, jak powoli pojeździmy, wsłuchamy się, to gdzieś jakieś te dźwięki będą. Właśnie szukam gdzieś tutaj jakiejś gwizdawki. Tutaj mamy jakieś krótkie, długie. Potem 7. O, coś tam jest. Gwizdek. I tu sygnał dźwiękowy. Dobra, niech będzie. Dużo łatwiej jest. I to było to. Może wyłączę ten dekoder. Dużo łatwiej jest z TKT1, o ile dobrze pamiętam, trzecioopokowym parowozem. Miałem ochotę coś postawić na torach, jakiś parowóz, to w oczekiwaniu na PN2 czy TY2, oba tegoroczne parowozy. Miałem tu ochotę właśnie coś uruchomić, ale żeby nie sprawiało mi problemu z jazdą, z wypakowaniem i tak dalej, od naprawdę szybko. I coś takiego jest. Piękny dźwięk, naprawdę klang taki fajny, zdrowy, widać, że Pico fajny głośniczek zamontowało, miłe dla ucha, miłe dla oka, no i dobra, trochę pojeździło. Dwa wagony Albert, model 418V, tak, 418VH dokładnie, z początku lat 80., nie moja epoka, PMPW, ale mam jakąś słabość, nie wiedzieć czemu akurat takie wagony stwierdziłem, że u mnie raczej na długo w kolekcji zostaną i z chęcią bym zobaczył też jakiegoś Sputnika, jakieś ET21 z tymi barwami i dokładnie dużo dłuższy pociąg takiej kolei piaskowej, to bym chciał kiedyś sobie zobaczyć, nie wiedzieć czemu, mimo że nigdy nie widziałem, nie miałem styczności w żaden sposób, to coś w tym jest, coś co mnie w jakiś sposób tutaj mocno zaciekawia, fascynuje, może to lepsze słowo, stąd akurat też dzisiaj miałem okazję się przejechać parowóz z trzeciej epoki, modele z czwartej epoki, pasować nie pasuje, ale nic lepszego nie ma. No i dobrze, szybciutko, nic więcej nie będę opowiadał, to tylko troszeczkę zabawy, tak, żeby w te gorące dni chociaż trochę się rozruszać. Za moment skaszę zasilanie na makiecie, schowam modele do pudełek, a może jeszcze je choć trochę zostawię, niech popatrzę się, niech pocieszę przez najbliższe dni moje oko do kolejnego tygodnia, kiedy po prostu je ściągnę i znowu zastanowię się nad jakimś składem na makiecie. Może tym razem już coś będę miał szansę nakręcić dłuższego, choć naprawdę, jak zwykle wakacje, jest mnóstwo czasu na to i na tamto. Czas leniwie się toczy, wszyscy się urlopują, to tak. Mam jakiś, nie wiem, pogoń, nie wiadomo za czym, głównie za uciekającym czasem, chyba w ten sposób powinienem to powiedzieć. No dobra.
Kończę. Nie będę się rozgadywał, muszę jeszcze złożyć film. Życzę Wam udanych wakacji. Odpoczywajcie, bądźcie zdrowi. Żegnam się z Wami. Cześć.